pytamy o opinię na temat programu 500+. Jak pani sądzi, czy to pomoże rodzinom, które mają dzieci, bądź też chciałyby mieć dzieci? No, nie jestem aż tak w 100% pewna, że pomoże ten program, ale dlaczego nie, jeżeli już został, że tak powiem, wprowadzony, to niech już te rodziny martwią się, co mają właściwie dzieci, bo ja w tej chwili nie mam, więc trudno mi coś powiedzieć. Tak Ale naprawdę. Ma pani wątpliwości, z czego wynikają? Czy, jak pani uważa, będą nadużycia? Nie, nie sądzę, że to po prostu pomoże na wzrost, że tak powiem, dzietności. O to chodzi mi. Przede wszystkim, bo nie sądzę, że to coś pomoże. Co jest najpotrzebniejsze dla takiego pobaska? Dla takiego? Ubrania, zabawki, pampersy, jedzenie, wszystko. Jak pani sądzi, to dobry pomysł? Fajnie, że to jest, że to wejdzie już niebawem w życie? Myślę, że tak. Ale moje zdanie na ten temat jest takie, że uważam, że powinno to też być dla osób, które pracują i mają jedno dziecko. Dlatego, że te dzieci są też poszkodowane. Dzieci są w różnym wieku. Mam 4 dzieci i pracuję. Mam 2 prace. Jest mi ciężko, naprawdę ciężko. Mam córkę, która uczy się w 2 gimnazjum, książki, same książki, ubiór, wszystko do szkoły to jest koszt 2000. Naprawdę. Pomogą trochę te pieniądze? Oczywiście. Jak najbardziej. Tyle, że martwię się tym, boję trochę, że niektóre po prostu osoby będą rzucały pracę. Właśnie się boję tego, że będą wykorzystywały to, że jest te 500+ i nie będą po prostu pracowały. I mogą też nadużycia jakieś Oczywiście. Mieć. Oczywiście, boję się tego. Myślę, że tak. Myślę, że pomoże. No, sama mam dorosłą już córkę jedną, także nie skorzystam, ale uważam, że to dobry pomysł. Potrzebne co miesiąc jakieś dochody? Oczywiście, że tak. To jest jednak 1500 zł, no zawsze. Na co wydałaby pani te pieniądze teoretycznie, gdyby jeszcze miała pani malutkie dzieci, a może kiedyś córka? A to znaczy, pamiętam z tego, co kiedy córka była mała, to bardzo dużo pieniążków szło na pampersy. Także podejrzewam, że pampersy, no i mleko w proszku. Nie zastanawiam się nad tym, ponieważ nie dotyczy to mnie. Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że każde dziecko tak naprawdę powinno mieć jakąś szansę do, no, dofinansowania jakichś tak, edukacji na przykład, nie? Mhm. Także myślę, że ja sama mam 2 dzieci, także uważam, że no, żeby dziecko tak naprawdę dobrze się rozwijało, miało szansę gdzieś wystartować w tym świecie, powinno mieć możliwości też dodatkowych jakichś zajęć. Ja, żeby na przykład móc to dziecko edukować na przykład bardziej, no to muszę więcej pracować i tak naprawdę no, poświęcać swojego czasu, tak? A jeżeli państwo by dało te pieniążki, no to wtedy miałabym więcej czasu dla tych dzieci, tak? Nie musiałabym więcej pracować. Także uważam, że to jest dobra sprawa, nie? Tylko sprawiedliwie dla każdego powinno być. Czyli na pierwsze dziecko również, tak? A czy jeśli chodzi o kwestie dochodów, czy zamożne rodziny też powinny pani zdaniem otrzymywać te pieniądze, czy raczej uzależnić od dochodów kwestię tego? Myślę, że powinno być jakaś tam granica, tak, gdzie te dochody, uzależnienie powinno być od jakiejś tam granicy, tak, tylko no ciężka analiza by była, tak, komu te pieniądze, jaka ta granica by miała być, nie, trudno mi powiedzieć, no, nie wiem, trzeba by było zapytać osoby, które tak naprawdę bardzo stać na to, tak, które bardzo dużo pieniążków zarabiają, także no nie wiem. Na co pani by wydała te pieniądze? Wspomniała pani, że zajęcia, tak, dla dzieci takie ogólnorozwojowe, mniej pani by musiała pracować. Na co jeszcze, tak, jak pani sądzi, takie podstawowe potrzeby rodzin? To znaczy, jeżeli chodzi o mnie tylko, no to ja bym na pewno odkładała te pieniążki na studia dzieciom. A nie wiem, jak osoby, które naprawdę nie mają co do garka, że tak powiem, włożyć, to być może by karmiły te dzieci za te pieniążki, nie wiem. No biednym na pewno tak, ale bogatym ja bym nie proponowała bogatym. No biednym na pewno tak. Czyli powinno być uzależnione od dochodu, pani zdaniem? Na pewno, no na pewno. Tym bogatym bym nie dała. Ale dobra zmiana, dobra pomoc? Na pewno. No choć ja nie utrzymałam, bo 5 dzieci wychowałam, ale by się przydało te 500 zł. No na pewno, dziękuję bardzo.